Żonie Piotra jest przykro. Każda wizyta teściowej kończy się naciskiem na to, by ona i 42-latek zostali już rodzicami. Przepraszam cię za mamę. Za siebie przeproś. Że nie masz cywilnej odwagi, żeby jej powiedzieć, jak jest. Obwinia mnie, bo nie zna prawdy. A jaka jest prawda? Przecież nie powiedzieli nam na 100%, że nie wiedzą, dlaczego nam się nie udaje. Tak to zapamiętałeś. Nie chcę być wredna, ale w twoim wyniku nasienia było napisane jasno, że ruchomość plemników jest u ciebie poniżej normy. Lekarz powiedział, że faceci z takimi wynikami często zostają ojcami. Piotrek! Gdybyśmy już pół roku temu rozpoczęli procedurę in vitro, dziś twoja matka byłaby szczęśliwa, czekając na pierwszego wnuka. Ale przede wszystkim ja byłabym szczęśliwa. Bo gdybyś zapomniał, też chcę mieć dziecko. Nie mogę. Nie w ten sposób. Trzeba mieć jakieś zasady. O, oszczędź mi tych kościółkowych zabobonów. Nie mów tak, proszę. Prosisz mnie o zbyt dużo. Ja nie wierzę w to, co ty. Tylko w naukę, która pomogła już wielu parom. A ja wierzę w to, że możemy zajść w ciążę normalnie. Będziemy próbować. To i tak nic nie da. Bez in vitro nie będzie dziecka ani teraz, ani po 40. I powiedz wreszcie swojej matce, żeby przestała po mnie jeździć. Zostałem wychowany w wartościach chrześcijańskich i pewne rzeczy są dla mnie nie do przeskoczenia. To nie tak, że nie zależy mi na dziecku. Bardzo mi zależy, ale nie za wszelką cenę. Nie za cenę mojej moralności. Przykro mi, że Sylwii tak trudno jest to zrozumieć.